Dobry Państwu w moim wirtualnym studiu. Nauka w czasach kryzysów. Żyjemy w czasach co najmniej dwóch kryzysów, postpandemicznego i klimatycznego. Z perspektywy długoterminowej nie wiadomo, który jest bardziej dotkliwy, choć nie brakuje opinii, że oba są ze sobą powiązane choćby takim zjawiskiem jak globalizacja czy panowaniem antropocenu. Nauka już dawno nie jest, choć można się zastanowić, czy kiedykolwiek była, wieżą z kości słoniowej i musi odpowiadać na potrzeby społeczeństwa, stąd konieczność rozwiązywania problemów otoczenia społeczno-gospodarczego, jak to się często określa. Stąd na przykład nowe zjawiska, na przykład wszystkie publikacje naukowe związane z COVID-19 były natychmiast bezprecedensowo otwierane. Z drugiej strony rośnie kooperacja naukowa międzynarodowa w wysiłkach rozwiązania szybko kryzysu epidemiologicznego. To są zjawiska, które przyspieszają. Jakie dzisiaj mamy główne problemy naukowe? Jakie problemy w związku z tymi dwoma kryzysami? W moim wirtualnym studiu dzisiaj pan profesor Maciej Zalewski, profesor nauk biologicznych, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii, współpracuje, to jest może nieistotne, że współpracuje z UNESCO, ale dyrektor katedry UNESCO ekohydrologii i ekologii stosowanej, czyli ta współpraca ma już formę instytucjonalną, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry panu, panie profesorze. Dobry, witam państwa. Ze mną też w studiu pani profesor Monika Marcinkowska, profesor nauk ekonomicznych, specjalistka, finansistka i bankowiec, kandydatka do pełnienia funkcji prorektorki do spraw nauki w kadencji 2020-2024. Od wielu lat kieruje Katedrą Bankowości oraz Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Poza tym, chociaż mówi, że to może nie jest istotna wiadomość, wieloletnia członkini Komitetu Ewaluacji Naukowej, jest także członkiem organu doradczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, a także członkiem Rady najlepszego europejskiego think tanku w tej dziedzinie, Bruegel. Jest także z nami, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jest z nami także pan dziekan, pan dr Andrzej Kompa, bizantynista, starożytnik, genealog, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UEU do spraw jakości kształcenia w kadencji 2016-2020. No, to jest reprezentant nauk humanistycznych. Witam, panie dziekanie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. I last but not least, pan profesor Sławomir Cieślak, profesor nauk prawnych, prorektor do spraw edukacji Uniwersytetu Łódzkiego i specjalista postępowania cywilnego. No i kandydat na rektora Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, witam państwa. Szanowni państwo, czasu mamy mało, my w tym wirtualnym studiu, ale także mam wrażenie, czasu jest mało w skali globu. Co państwo powiecie naszym widzom, jak nauka może i powinna odpowiedzieć na wspomniane kryzysy? Jako pierwszy może, panie profesorze, pan profesor Maciej Zalewski. Dzień dobry państwu. Myślę, że należy zacząć od uwarunkowań strategii Green Deal. Dlaczego Komisja Europejska jako swoją wizję i strategię osiągania zrównoważonego rozwoju i przyszłości przyjęła takie założenia? No po prostu w antropocenie w połowie XX wieku było nas 3 miliardy, teraz jest nas 12,5 miliarda. Przepraszam, pojemność była oceniana 12,5, natomiast teraz jest nas 7,5, a pojemność zmniejszyła się do 9,5. Czyli buforowanie naszych negatywnych oddziaływań na biosferę miało 300% wartości. Natomiast obecnie jest to jedynie 30%. W związku z tym, dlaczego tak szybko to postępuje? Demografia i konsumpcja.
prawie od połowy XX wieku prawie dziesięciokrotnie zwiększyliśmy zużycie materii, energii, co przekłada się na emisję zanieczyszczeń, ale również degradację wszelkiego rodzaju habitatów. Brytyjski ekolog Wilson kilka lat temu napisał, żebyśmy przeżyli na planecie, żebyśmy podtrzymali ewolucyjnie ukształtowane procesy, powinniśmy 50% planety zostawić niewykorzystywane. Ja uważam, że to jest trochę nierealistyczne podejście, że w obecnym stanie możemy 30%, no bo to są takie obszary, które będą buforowały niestabilność procesów, która narasta w momencie, kiedy redukujemy ekosystemy. Na przykład w Polsce, według najnowszych danych ONZ-u, ekosystemy lądowe w 50% stabilizują krążenie wody. Czyli wycinając na przykład lasy, zwiększamy suszę, powodzie automatycznie. Tak? Czyli to są te badania transdyscyplinarne, takie jak ekohydrologia, które wyjaśniają kompleksowość zjawisk dzięki łączeniu różnych dyscyplin nauki. No i w tej chwili to jest niezwykle ważne, żebyśmy również zadbali o bioróżnorodność, dlatego że ona nie tylko jest jakimś zaworem bezpieczeństwa dla blokowania rozprzestrzeniania się, tworzenia pandemii, ale również jest elementem podtrzymującym procesy. Bardzo prosty przykład. Jeśli mówimy o krążeniu azotu, fosforu, to z obszaru upraw rolnych spływa 10 razy więcej fosforu, azotu do rzek niż z obszaru lasów. Tak? No a w tym momencie mamy oczywiście w konsekwencji toksyczne zakwity w jeziorach, zbiornikach i w Morzu Bałtyckim. Także tu widać, oczywiście teraz możemy te procesy odwracać, ale kluczem do tego jest zintegrowana wiedza. I to jest nie tylko integracja nauk przyrodniczych, ale punktem krytycznym będzie również ekonomia i prawo. Dlatego, że od tych dwóch elementów będzie z kolei zależała efektywna implementacja innowacyjnych rozwiązań, które w tej chwili się są generowane właśnie w ramach tej strategii wizji zrównoważonego rozwoju ONZ-u i zielonej przyszłości. Ja myślę, mam nadzieję, że pan rektor przyszły zainicjuje na uniwersytecie rozwój takich programów, które będą integrowały te nowoczesne podejście transdyscyplinarne, integrujące różne dziedziny, ponieważ kluczem do przyszłości to jest 5 elementów. Musimy w tej chwili taką strategię zaproponować 30-30. O 30% redukujemy oddziaływania na biosferę, na przykład przez redukcję konsumpcji, a 30% zwiększymy potencjał biosfery przez różnego rodzaju mechanizmy wywodzące się z tej strategii Green Deal. No i cyrkularna ekonomia oczywiście jako zmniejszająca. I teraz to 30-30 będzie wymagało poprawienia zasobów wody, bo w tej chwili odprowadzamy ją szybko do morza i odparowujemy przez to, że upraszczamy strukturę naszej przestrzeni przyrodniczej. Drugi to jest bioróżnorodność, no bo tak jak powiedziałem, stabilizuje krążenie, cykle uformułowane ewolucyjnie. Trzeci, korzyści dla społeczeństwa. I tu ekonomiści muszą nam pokazać, że możemy zharmonizować potrzeby i poprawić jakość życia, obniżając konsumpcję, bo jest to możliwe, ale do tego potrzebna nam będzie edukacja, ponieważ zarówno psychologia, jak i edukatorzy muszą społeczeństwu pokazać, że zupełnie nowy wymiar życia w tej chwili jest potrzebny i wcale nie musimy maksymalizować konsumpcji, żeby lepiej funkcjonować, być bardziej zdrowym i szczęśliwym. I czwarty element to odporność na zmiany klimatu, które postępują, a piąty kultura i edukacja. To jest bardzo pilna lekcja do odrobienia, ponieważ bez podniesienia świadomości społecznej tego, w jaki sposób zmieniamy relacje z środowiskiem przyrodniczym, nie będziemy w stanie w ciągu tych 10-15 lat, które nam zostało, tego osiągnąć, a musimy zmienić paradygmat. To jeszcze filozofów zatrudnimy, z tego mechanistycznego, eksploatacyjnego na ewolucyjno-systemowy, to znaczy taki, gdzie rozumiemy, że biosfera zawsze się zmieniała, teraz my ją zmieniamy i musimy przestać się zachowywać na zasadzie tego, że biosfera jest czarną skrzynką, z której czerpiemy zasoby w dowolnych ilościach i deponujemy zanieczyszczenia i ma ona nieskończony potencjał.
absorpcyjny, musimy zacząć się zachowywać jako załoga statku kosmicznego, w którym można funkcjonować, ale wszyscy członkowie załogi są odpowiedzialni za to, żeby to funkcjonowanie było, zachowanie było racjonalne każdego z nas. Dziękuję panie profesorze za wizję przedstawiającą nasz dom w nowy sposób. Mieliśmy do czynienia z punktem widzenia ekologii, a teraz może ekonomia. Pani profesor Monika Marcinkowska. Dzień dobry, jeszcze raz dziękuję. Tak, rzeczywiście pan profesor tutaj bardzo trafnie wskazał, że ekonomia, ale też oczywiście prawo będą miały zastosowanie w każdym z tych obszarów. I tutaj warto wspomnieć, że niedawno okazało się bardzo ciekawe badanie opublikowane przez Uniwersytet w Oksfordzie. Co ciekawe, to badanie było przeprowadzone wśród ekonomistów, bankowców centralnych, ministrów finansów i tym podobnych osób, gdzie porównywano obecny kryzys pandemiczny z ostatnim globalnym kryzysem gospodarczym. To, że obecny kryzys jest znacznie głębszy i będzie miał gorsze skutki, to już wiemy. Natomiast ciekawe właśnie były tutaj spostrzeżenia, że wszyscy ci finansiści, bankowcy jednoznacznie wskazywali, tak, nie ma teraz odwrotu od ekologii, od zrównoważonego rozwoju. Tam między innymi przeprowadzono ciekawe badania pokazujące, jak tak zwane green jobs, czyli te wszystkie zawody związane z, może inaczej, praca związana z bardziej ekologicznym trybem życia daje znacznie lepsze efekty gospodarcze, zwłaszcza jeśli właśnie przyjrzymy się przez ten szerszy wymiar zrównoważonego rozwoju. Też tutaj nawiążę do tychże właśnie ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju, bo myślę, że jakkolwiek teraz bardzo mocno akcentujemy przede wszystkim to ryzyko klimatyczne, to także wskazuje się, że pandemia bardzo mocno niestety wpływa negatywnie na gro innych zagadnień, typu zwiększa ubóstwo, czy zwiększa nierówności społeczne. Oprócz tych podstawowych rzeczy związanych właśnie z ochroną środowiska, czy z dewastacją środowiska, ze zwiększeniem ryzyka klimatycznego. I myślę, że proszę zauważyć, na Uniwersytecie Łódzkim mnóstwo osób prowadzi w swoich dyscyplinach badania w wielu z tych obszarów. I tutaj bardzo ważne jest, myślę, współpraca. Z jednej strony, tak jak pan profesor wspomniał, współpraca interdyscyplinarna. Myślę, że to znakomicie nadaje się wręcz na jakieś centrum badawcze, ale z drugiej strony też trzeba podkreślić konieczność współpracy z innymi ośrodkami. Tak? Proszę zauważyć, że to, co się dzieje w tej chwili w trakcie pandemii, to nie tylko kwestia uwolnienia wszystkich publikacji, tak? Otwarty dostęp do publikacji, to też kwestia niepatentowania, nie objęcia ochroną patentową pewnych wynalazków po to, żebyśmy wszyscy wspólnie łatwiej, szybciej znaleźli remedium na obecne problemy, co oczywiście stwarza pewien dysonans. Niektórzy mają w swoim punkcie widzenia tylko kwestię tego, za co będą oceniani w parametryzacji, natomiast tutaj trzeba rzeczywiście jednoznacznie powiedzieć, naszą rolą jako naukowców jest odpowiadać na wyzwania świata, a nie zbierać punkty. Teraz musimy się zmobilizować, żeby umieć sprostać tymże celom. Wracając jeszcze do ekonomii, myślę, że takim ciekawą analogią do poprzedniego kryzysu finansowego, gdzie furorę zrobiło takie określenie czarnego łabędzia, jako dużego ryzyka trudnego do przewidzenia, tak? To teraz mówimy, i to bankowcy, owszem, bankowcy mówią o tak zwanym zielonym łabędziu, czyli właśnie kryzysie gospodarczym, kryzysie finansowym, ale w połączeniu z kryzysem klimatycznym. Ponieważ tutaj dość jednoznaczne są wyniki badań, że
te zmiany, które sprowadziliśmy jako ludzie na naszą planetę, no niestety będą powodowały tego typu pandemie, a zatem musimy być gotowi na następne, acz oczywiście dwutorowo działając, jednocześnie próbując minimalizować skutki tego, co już się zadziało. Myślę, że jest takim promykiem nadziei postawa wielu banków centralnych i nadzorców bankowych, którzy sami zaczęli akcentować, że te zielone łabędzie, czyli to ryzyko związane z kryzysem klimatycznym, a w konsekwencji również gospodarczym, one są na tyle ważne, że musimy absolutnie przedefiniować nasze wymagania. To, w jaki sposób oceniamy czy podmioty gospodarcze, w tym banki, ale również całą gospodarkę, to nie może się koncentrować wyłącznie na czynnikach finansowych, ale właśnie społeczne i ekologiczne. Dziękuję bardzo, pani profesor. A teraz może stanowisko badacza z nauk humanistycznych. Co na ten temat nauki humanistyczne? Panie dziekanie. Szanowni Państwo, panie profesorze, szanowni Państwo, wyzwania się zmieniają, ale one częściowo są wciąż niezmienne. To, co godzi w naukę, to, co godzi w dobro nas wszystkich, społeczeństw, to są także takie zjawiska jak niechęć do wiedzy, wyśmiewanie wiedzy, jak nietolerancja i poczucie wyższości. Korzystając z tego, że rozmawiamy 16 czerwca, ja chciałem powiedzieć, że cieszę się ogromnie, że jestem częścią społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. I cieszę się, że przez 4 lata ostatnie naszym rektorem był pan profesor Antoni Różalski. Jego wczorajsze oświadczenie jest nie tylko bezprecedensowe i nie tylko było pierwsze w kraju, bo później rektorzy także stanęli w obronie atakowanych teraz osób LGBT, ale ono pokazuje, jak wrażliwy powinien być uniwersytet, jeśli chodzi o obronę całej swojej społeczności. Ja sobie ująłem w kilka haseł to, jak moim zdaniem uniwersytet powinien działać, by móc sprostać wyzwaniom. To, co mówili Państwo profesorowie, jest ogromnie ważne i uniwersytet zarówno musi móc poradzić sobie, czy musi podpowiadać społeczeństwu, być, jak to się mówi, niezbyt może ładnie z języka angielskiego, trendsetterem pozytywnych zmian. Zarówno jeśli chodzi o kwestie ekologiczne, które widzimy to wyraźnie, zwłaszcza poruszają najmłodsze pokolenie Polaków i ta świadomość, że trzeba coś zrobić, będzie coraz większa, no ale musi sobie także radzić z kwestiami ekonomicznymi, ale także kwestiami, powiedzmy, społeczno-kulturowymi. I stąd, jeśli uniwersytet ma sprostać takim zadaniom, moim zdaniem najlepiej byłoby, gdyby działał w szacunku dla wszystkich dziedzin, wszystkich dyscyplin, które uprawia, szacunku dla własnej przeszłości i szacunku dla każdego członka własnej społeczności, po to, by każdy mógł się w nim czuć dobrze. Stąd nie rozkaz, a skłanianie, nie korpo, a akademia, nie dominacja, a akceptacja, nie Gleichschaltung, a różnorodność. W takie hasła ująłbym sprawnie działający Uniwersytet Przyszłości. Moim zdaniem Uniwersytet Łódzki do takiego modelu zmierza i go realizuje. Przez to hasło, bo myślę, że one nie wymagają w całości wytłumaczenia, nie ma zresztą na to czasu. Nie rozkaz, ale skłanianie, no to prosta sprawa. Pracownik czy student będzie wtedy osiągał najwięcej, kiedy będzie czuł, że może się rozwijać wedle tego, jak on sam chciałby się rozwijać, pozytywnie pobudzany, a nie cały czas rozliczany, cały czas żyjący w stresie i strachu. System akademicki w Polsce wypracowany ustawą 2.0, ale to trzeba uczciwie powiedzieć także już i wcześniejszymi reformami, nie przyczynia pracownikowi naukowemu poczucia stabilności i poczucia bezpieczeństwa. A to jest potrzebne. Tu nie mówię o tym, że miałby to prowadzić do zmniejszenia produktywności. Cóż to w ogóle za określenie stosowane w stosunku do twórczych naukowców.
ale mam na myśli raczej pozytywne bodźce. Nie korpo, a akademia. Tu mamy znakomite wzorce, które możemy wykorzystywać. One, niektóre z nich sięgają jeszcze starożytności średniowiecza, inne zostały wypracowane w epoce rozumu, jeszcze inne w Uniwersytecie Humboldtowskim XIX-wiecznym, a jeszcze inne pojawiają się już teraz. Jeżeli nie będziemy korzystali z każdej mody, która gdzieś się dookoła nas pojawia, ale próbowali stabilnie działać i korzystać z tego, co już myśmy w naszym uniwersytecie wypracowali, to moim zdaniem droga do tego, byśmy byli prawdziwą akademią, nie tylko tradycyjną, ale i patrzącą w przyszłość, jest wyraźna. Nie dominacja, a akceptacja. Tu mam na myśli nie tylko każdego pojedynczego, czy studenta, czy wykładowcę, ale chociażby akceptację tego, że każda z dyscyplin uprawianych, każda ze szkół wypracowanych w naszym uniwersytecie czy w innych uczelniach jest, albo przynajmniej potencjalnie może być twórcza i może coś wnieść do nauki. My niekoniecznie musimy móc ogarnąć swoim spojrzeniem z całą szerokość tych dyscyplin. I tego najczęściej nie jesteśmy w stanie zrobić. Tym bardziej powinniśmy szanować eksperckość i tym bardziej powinniśmy doceniać możliwość wymiany doświadczeń. A dlaczego różnorodność? Dlatego, że niektóre dyscypliny, które wydają się głęboko zakorzenione w przeszłości, tak jak niektóre dyscypliny humanistyczne, choćby archeologia, one mają wpływ bieżący na naszą rzeczywistość, na nasze zrozumienie tego, kim jesteśmy i skąd się wzięliśmy, ale też na szacunek okazywany naszemu otoczeniu, bo nasze otoczenie to nie tylko przyroda, o którą mamy dbać, ale także artefakty kulturowe, które po sobie zostawiliśmy, które teraz często dopiero odnajdujemy. I ja chciałbym chyba na tym poprzestać. Mam nadzieję, że choć wypowiedź ta jest z konieczności ogólnikowa, wskazuje na pewne trendy, które warto szanować. Są takie dziedziny wiedzy, które mogłoby się wydawać, i użyję tu swojego przykładu, mogłyby się wydawać, są niekoniecznie tak bardzo Państwu potrzebne, bo po co w Polsce bizantynista? Ale już choćby w kontekście polskim, w kontekście początków państwa, ale także tych społeczności, które wśród nas żyły przez wszystkie te stulecia i żyją do dzisiaj, warto bizantynistykę rozumieć. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że to choćby, że w Łodzi istnieje najstarsza nieprzerwanie działająca szkoła bizantynistyki w Polsce, która bierze udział w życiu międzynarodowym, to już pokazuje, że taka wąska grupka ludzi jest w stanie w mikroskali dodawać coś do tej wielkiej świątyni wiedzy, którą usypujemy z takich małych ziarnek piasku. Użyłem tego przykładu nie po to, by się chwalić, ale dlatego, że jest mi on najlepiej znany, ale takich przykładów w skali nawet i samego Uniwersytetu Łódzkiego moglibyśmy użyć dużo, dużo więcej i w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematycznych, i dziedzinie nauk społecznych, i dziedzinie nauk humanistycznych i innych jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dziekanie za ten wątek wiedzy, odporności, z którą musimy się zmagać jako właśnie ci, którzy z wiedzą mają w dużym stopniu do czynienia. Nawet powstała książka w ubiegłym roku o wiedzy odporności jako pewnym zjawisku współczesnym. Bardzo dziękuję za ten głos. I w takim razie last but not least, pan rektor Sławomir Cieślak. Bardzo dziękuję, a zwłaszcza bardzo dziękuję za te dotychczasowe wypowiedzi, niezwykle inspirujące i szczególnie istotne dla mnie na etapie takiego zderzenia zaproponowanego przeze mnie programu z opiniami członków naszej wspólnoty i właściwie z wszystkimi tymi wypowiedziami w pełni się zgadzam. Na pierwszym miejscu chciałbym to zaakcentować potrzebę takiego spojrzenia na uniwersytet, jak to od wieków jest postrzegane, a więc universitas jako wspólnota nauczanych i nauczających, ale wspólnota taka, która ma prowadzić do rozwoju i tych nauczanych i nauczających i w dalszej kolejności do odpowiedniego oddziaływania na te wyzwania, które stawia przed uniwersytetem otoczenie, zjawiska, które występują czy to w świecie przyrody, czy zjawiska społeczne. I w pełni popieram wcześniej wyrażony pogląd, że oczywiście naszym zasadniczym celem jest właśnie samodoskonalenie, rozwój personalny, którego
naturalnym następstwem powinno być uzyskiwanie coraz lepszych wyników w jakichś ewaluacjach, które się odbywają na różnych szczeblach, na różnych poziomach. Ale w pierwszej kolejności najważniejszy jest człowiek, jego rozwój personalny i to też pozwala na takie rzeczywiście obiektywne ustalanie, jakie zjawiska są ważne, jakie problemy są ważne z punktu widzenia badań naukowych, a nie tylko z punktu widzenia osiągania jakichś punktów. I z tego punktu widzenia bardzo zaakcentowałem razem ze swoim zespołem społeczną odpowiedzialność uniwersytetu. W programie jest to wyraźnie pokazane i chciałbym, żeby przyszły prorektor do spraw współpracy z otoczeniem rzeczywiście reagował na te wyzwania, które się pojawiają. Najpierw na naszym tym podwórku regionalnym, bo to jest najbliższe. Oczywiście jeśli chodzi o rolę uniwersytetu dla regionu, tutaj powinno to dominować, ale oczywiście jeżeli będziemy mieć specjalistów, oni będą promieniować na cały kraj, będą ekspertami w całym kraju. I to zwłaszcza takie obszary, które od razu mi się narzucają, to bardzo bliski zapewne panu profesorowi problem suszy, który ja sobie do niedawna nie uzmysławiałem tego, że największy problem, jeśli chodzi o suszę, jest właśnie w Polsce centralnej, u nas w tym naszym regionie. Bardzo mi się to podoba, zaakcentowana przez pana profesora, konieczność podejścia holistycznego. Jak się okazuje, teraz we wszelkich dziedzinach właściwie podejście holistyczne jest najważniejsze i najlepsze, dające najwięcej pozytywnych efektów. Stąd też zwracam uwagę na potrzebę takiego interdyscyplinarnego podejścia. Na pewno nauki ścisłe przyrodnicze w połączeniu z ekonomistami, z prawnikami, to może dać rzeczywiście efekty w postaci takiego zrównoważonego rozwoju. Daje lepsze zrozumienie problemów. Z tym też się wiąże też problem, na który zwracam uwagę strukturalny, jeśli chodzi o naukę polską, czyli wadliwe to podejście, już wielokrotnie o tym mówiłem, ale jeszcze tutaj skrótowo o tym powiem, czyli wadliwe podejście zakładające konieczność konkurencji między polskimi uczelniami po to, żeby uzyskiwać większe jakieś tam środki z budżetu, zamiast skłaniać do współpracy interdyscyplinarnej, do współpracy między jednostkami. Przecież wiadomo, że pewne zespoły są tworzone w różnych regionach i są perełki w różnych jednostkach. One powinny ze sobą współpracować, a nie prowadzić do takiej wyniszczającej konkurencji przy takim założeniu niskiego finansowania. No i teraz odpowiadając na te problemy, które się pojawiają właśnie w regionie łódzkim, oprócz tej suszy, problem opieki takiej, takiego holistycznego podejścia do opieki osób w podeszłym wieku, ponieważ takie mamy zmiany demograficzne, to niewątpliwie wymaga wspólnego podejścia i przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Takie zespoły badawcze tworzymy i jestem gorącym tego zwolennikiem, żeby tworzyć takie interdyscyplinarne zespoły. Zaczątkiem zapewne jest jedna ze szkół doktorskich, czyli szkoła BioMedChem. Czyli ta interdyscyplinarność wydaje mi się tutaj bardzo ważna. No i to podejście właśnie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, znaczy żeby uniwersytet angażował się w takie zagadnienia, które są rzeczywiście ważne pod względem społecznym, które mają dać jakąś korzyść społeczeństwu. Oczywiście dobrze, jeżeli w efekcie tych badań będziemy uzyskiwać punkty i być wysoko oceniani w ewaluacjach, ale to musi być dalszy element tego. Czym innym jest ten zasadniczy cel? Zasadniczy cel, czyli ten rozwój personalny, jeszcze raz podkreślę, społeczna odpowiedzialność i interdyscyplinarne podejście. Także w całości podzielam wyrażone wcześniej opinie i to tym bardziej mnie utwierdza, że ten wątek w programie, który zawarliśmy, odpowiada tym wypowiedziom i w takim kierunku chciałbym zmierzać, mając nadzieję, że polityka taka ministerstwa, jeśli chodzi o spojrzenie na sposób finansowania uczelni w Polsce, się zmieni, że będzie raczej nastawiona na premiowanie współpracy, a nie konkurencji między poszczególnymi uniwersytetami. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze. A teraz w takim razie chwila jeszcze jakiegoś podsumowania, może jednym zdaniem, dwoma zdaniami. Czy ktoś z państwa chciałby, może zainspirowany innym głosem, dopowiedzieć coś? Tak, jeśli można, to ja myślę, że tutaj jest, chciałem podkreślić z moich doświadczeń rolę nowego podejścia prawnego do takiej ewolucji. Tak? Jeśli będziemy
rozwijać to podejście transdyscyplinarne ze szczególnym uwzględnieniem kultury, dialogu, bo to jest podstawa edukacji społeczeństwa w nowym kierunku, w ramach nowego paradygmatu, to w tej chwili filozofia prawa to jest raczej eliminację zagrożeń. A każda strategia sukcesu musi zawierać element eliminacji zagrożeń i maksymalizacji szans, czyli właśnie tych innowacyjnych rozwiązań. I myślę, że tutaj musimy, tu jest ogromny wysiłek po stronie kolegów z prawa, żeby to prawo w tym momencie zachęcało do działań proaktywnych dla tworzenia tej pożądanej wizji przyszłości, zrównoważonej przyszłości. Dziękuję bardzo. Pani profesor zgłaszała chęć do powiedzenia. Tak, ja tutaj zgadzam się ze wszystkim, co zostało powiedziane. To trudno nazwać to debatą czy dyskusją, jeżeli wszyscy się zgadzamy. Natomiast chciałam podkreślić jeszcze może drugi aspekt tego holistycznego podejścia. Tak? Bo z jednej strony oczywiście tak, te badania muszą obejmować no, praktycznie chyba wszystkie dyscypliny, które u nas są i to jeden aspekt. Ale drugi aspekt tego podejścia holistycznego to to, że mówimy, kiedy mówimy o tym, że nauka, czy lepiej może uniwersytet ma odpowiadać na wyzwania świata, to tak naprawdę właśnie my mówimy i o nauce, i tych badaniach podstawowych i aplikacyjnych, ale też dydaktyce, to musi być również w programach studiów. Oczywiście popularyzacji tej nauki, uświadamianie społeczeństwa wokół nas. Oczywiście więzi z otoczeniem w różnych aspektach. Natomiast chyba to, co najważniejsze, to, że to zmienianie świata, naprawianie świata należy zacząć od siebie. I nic tak dobrze nie uczy, jak dobry przykład. A zatem no, zacznijmy każdy od siebie i oczywiście od uniwersytetu i niech to daje przykład, jak można zmieniać świat. Dziękuję pani profesor. Czy pan dziekan chciałby jeszcze słowo? Tak, bardzo dziękuję. Ja myślę sobie tak, jeśli zgadzamy się także i w tym, że z bardzo wielu problemów, o których dzisiaj mówimy jako o węzłowych, nie zdawaliśmy sobie sprawy jeszcze kilka lat temu, bądź kilkanaście lat temu, to powinno być dla nas wielkie wyzwanie. Chronimy to, co mamy, ponieważ nigdy nie wiemy, co okaże się ważne z tego, czym dysponujemy my jako uczelnia. Nigdy nie wiemy, która dyscyplina, która gałąź wiedzy, czy która pojedyncza wiedza ekspercka, kogoś zajmującego się zamierzchłą przeszłością, problemami przyszłości czy teraźniejszością, obojętnie której dyscyplinie, okaże się potrzebne miastu i światu. I stąd, a także i dlatego, że ja jestem przekonany, że Uniwersytet Łódzki ma wielki potencjał ekspercki, a każdy naukowiec odpowiednio podbudowywany nosi buławę w plecaku, dlatego przede wszystkim wzywałbym nas wszystkich do tego, byśmy szanowali i małych, i dużych, i tych, którzy zajmują się rzeczami zupełnie niszowymi i takimi topowymi chwilowo, ponieważ wszyscy możemy razem zrobić coś pozytywnego. I tak jak mówię, nigdy nie wiemy, co w którymś momencie okaże się potrzebne. Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. No i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa akademicka. Co prawda nie jest to debata oksfordzka, ale też nie sposób sobie wyobrazić w 30 minut debatę oksfordzką. No i nie jest to na pewno jakaś wielka kłótnia. I chyba to dobrze. Pojawiły się tu bardzo różne poglądy, w istocie prowadzące do wspólnych wniosków. I to chyba jest dobry znak. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego razu.